W dzisiejszym wideo poruszymy kwestię rumu. Rum, który sentymentalnie jest mi bardzo bliski z dwóch względów, ale o tym opowiem Wam w trakcie wideo. Zapraszam. Cześć, z tej strony Władysław Pełyski, Malt Content. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, dzisiaj rum. Dzisiaj porozmawiamy na temat rumu. Rum, który sentymentalnie jest mi bardzo bliski. Dwa powody. Rum został wyprodukowany w kraju, który w kontekście rumów jest mi najbliższy, czyli Jamajka. Bardzo lubię rumy wysokoestrowe. A drugą rzeczą, bardzo sentymentalną dla mnie w kontekście tego rumu, jest fakt, że został on zabutelkowany i wypuszczony przez moją lokalną destylarię. Spirit of Birmingham. To jest destylarnia, która znajduje się ode mnie w odległości około 25 minut pieszo, czyli podejrzewam około 3 km. Destylarnia, która ma niesamowitą historię i w ogóle jest niesamowita w wielu kontekstach. Destylarnia, która powstała w 2020 roku, zajmuje się głównie produkcją whisky, natomiast można kupić tam piwo, które jest produkowane na miejscu, jak również wódkę, gin, czyli taka standardowa procedura, jeżeli chodzi o to, jak wypełnić swój portfel, zanim pierwsze whisky pojawi się na rynku. Ale na temat tej destylarni więcej Wam nie będę dzisiaj opowiadał, dlatego że niebawem na kanale pojawi się seria na temat eksplorowania angielskich whisky i tam będziemy przeglądać się poszczególnym destylarniom w kontekście historycznym, jak również będziemy próbować poszczególnych whisky z tych konkretnych destylarni. Więc Spirit of Birmingham zostawiam sobie na później, jeżeli chodzi o samą destylarnię, która jest, tak jak mówię, niesamowita. Natomiast pierwszy ich rum. Rum, który został zabutelkowany przez Spirit of Birmingham. Wspaniała para Anthony and Johnny. Dwójka fajnych ludzi. Johnny zajmuje się głównie transportem. Jest poniekąd też twarzą destylarni. Anthony oczywiście to człowiek, który stoi za całym konceptem produkcji, jeżeli chodzi o whisky. Natomiast tak, jeżeli chodzi o rum, no zawsze chcieli mieć swój rum, prawdę powiedziawszy. Natomiast nigdy nie nastawiali się na to, że będą ten rum destylować. Joni bardzo lubi typowo kobiece rzeczy. Czyli gin z tonikiem i tam takie różne rzeczy. Natomiast Anthony jest jak najbardziej koneserem dobrego rumu. Dobrej whisky, dobrego rumu. Ma fajne zaplecze kulinarne, bo przez ponad 20 lat był kucharzem. I stąd też zamiłowanie do analizy smaków, dzięki czemu też łatwiej było mu zająć się biznesem whisky. Produkcji whisky, chociaż nie tylko, natomiast tak jak już mówiłem, jeżeli chodzi o sam rum, raczej chyba w najbliższej przyszłości nie szykuje się, aby zaczęli rum destylować, chociaż kto wie, ale zawsze chcieli mieć w portfolio rum. Dlatego też nabyli oni beczkę, która była zalana na Jamajce. Rum został wyprodukowany na Jamajce w 2015 roku. Po roku został przetransportowany do Anglii, do Birmingham konkretnie i tutaj leżakował on w beczce po bourbonie od Heaven Hill przez kolejne 7 lat, gdzie w efekcie końcowym mamy 8-letni rum z Jamajki, jest to podstill rum i jest to oczywiście single barrel, tak jak już mówiłem, jest to jedna, jedyna beczka. 100 proof, czyli 50% alkoholu. Niestety nie znajdziemy tutaj nazwy destylarni, z której pochodzi tenże rum. Z drugiej strony otrzymałem niewielką wskazówkę od Toniego, z którym znamy się osobiście bardzo dobrze. Powiedział mi, że jak przyjrzy się dokładnie etykiecie, to znajdziesz wskazówkę, z jakiej destylarni rum pochodzi. Powiem Wam szczerze, chwilę mi to zajęło, zanim rozgryzłem tego rebusa. Ale udało się. Jest tutaj taki krótki opis odnośnie tego rumu i ostatnie zdanie brzmi: No added color or sugar in a worthy
100% proof. Według mnie jest to rum, który pochodzi z Worthy Park. Powiem szczerze, porównywałem go z innym rumem z Worthy Park i profil smakowy jest, no, jest podobny. Mamy butelkę małą, niestety małą, półlitrową. 50% single cask rum, 8 lat w beczce po bourbonie. Kolorek całkiem fajny, całkiem przyzwoity. Cena, jeżeli chodzi o ten rum, to 46 funtów. Powiem szczerze, jest to chyba normalna cena, jeżeli chodzi o tego typu rumy, gdyż co roku wychodzi wypust rumów z destylarni Cotswolds. Cena jest w okolicach 49-50 funtów, również półlitrowa butelka, więc w tym kontekście cena jest jak najbardziej w porządku. Rum z Jamajki. Rum wysokoestrowy. Rum, który tak naprawdę swoim profilem smakowym nie każdemu będzie podchodził. Dlaczego? Zaraz Wam opowiem o tym, jak ten rum smakuje, jak pachnie. No, powiem szczerze, mówiąc, trzymając kieliszek w tej pozycji, już czuję ten piękny jamajski aromat rumu. Pierwsze, co dostajemy na nos, to przejrzały, lekko podgnity banan. Lekko gnijący ananas. Wiem, brzmi to dość tragicznie, prawdę mówiąc. Jest karmel, jest wanilia. Jest fajna pikantność, która kojarzy mi się z imbirem. No i tu ten jamajski funk, czyli te podgnite owoce. Wszystko to powstaje w procesie bardzo długiej fermentacji. Niektóre destylarnie na Jamajce proces fermentacji prowadzą nawet przez około miesiąc, co w świecie whisky jest raczej no, niespotykane, bo najdłuższa fermentacja, którą ja osobiście znam, jeżeli chodzi o whisky, to 2 tygodnie. Mnóstwo owoców, ale to są takie właśnie takie przejrzałe, takie już lekko gnijące owoce. Jeżeli mieliście możliwość próbować jakichś dobrych rumów z Jamajki, typu Hampden, typu Worthy Park, być może jakieś inne, dajcie znać w komentarzu. No tu ten funk jest naprawdę fajnie odczuwalny, ale również czuć tutaj już ten wpływ beczki, chociaż rum ten nie leżakował w klimacie tropikalnym, bo tak jak mówię, rok czasu spędził na Jamajce, a pozostałe 7 lat spędził w Birmingham. W mieście w Anglii. Tropikalnego klimatu tutaj raczej nie zaznamy i nie oświadczymy. Nie no, rum pachnie przepięknie. Jak ktoś lubi jamajskie rumy, to ten będzie czymś cudownym w aromacie. W życiu mnie powiedział, że rum ten ma 50%. Jest bardzo oleisty, jest bardzo oklejający jamę ustną, wręcz lepki, powiedziałbym. Mnóstwo słodyczy. Jest wanilia, jest karmel. Są te aspekty bourbonowe, czyli z beczki ten rum wydobył dość sporo. Natomiast jak im dłużej go trzymamy w jamie ustnej, tym robi się bardziej soczyście. Owocowo, banan, jabłko, ananas, taki stary ogryzek leżący już dość długo. Takiego ogryzka nie jadłem, nie żebym był wielkim fanem podgnitych ogryzków. Natomiast tutaj jest ta taka intensywna owocowość, ta taka estrowa owocowość, bardzo, bardzo fajna zresztą. W momencie przełknięcia pojawia się
delikatna pikantność, taka szczypiąca pikantność i nie jest to alkohol. Jest to pikantność imbiru. Rozgrzewająco, pikantnie, nadal słodko, nadal intensywnie, oblepiająco. Sporo tych owoców. Do finiszu dochodząc, finisz jest bardzo długi. Na języku pozostają nam ta bananowość, ten ananas, to mango takie lekko gnijące z nutami wanilii, sporymi nutami wanilii, słodyczą, delikatnym imbirem. Powiem Wam szczerze, moi drodzy widzowie, jest to naprawdę bardzo fajny rum. Mi ten rum bardzo smakuje. Problem z tym rumem, jak dla Was, może być taki. Jeżeli mieszkacie w Polsce, raczej tego rumu nie kupicie. Jeżeli mieszkacie w Wielkiej Brytanii, jak najbardziej macie szansę taką butelkę nabyć. Dostępnych jest 380 butelek około. Z tego, co widziałem w sklepie Spirit of Birmingham, nadal ten rum jest dostępny. Jeżeli coś poplątałem w trakcie filmu, mówiąc na ten rum whisky albo bourbon, to wybaczcie. Rzadko robię wideo o rumie, dlatego mi się to myli. Natomiast jest on dostępny, można go kupić. Zostawiam Wam link w opisie do tego sklepu, do sklepu Spirit of Birmingham, do strony Spirit of Birmingham. Rzućcie sobie okiem, co mają w portfolio, co można nabyć. W przeciągu chyba kolejnego roku pojawi się pierwsze whisky od nich. Mają fajny proces produkcji, jeżeli chodzi o whisky, także może być ciekawy. Już próbowałem kilku różnych rzeczy prosto z beczek, więc na pewno będzie ciekawie. Na pewno będzie ciekawie, mogę Wam to obiecać. A jeżeli chodzi o ten rum, jak najbardziej warty uwagi, jak najbardziej warty spróbowania przez osoby, które jamajskie rumy lubią, które lubią właśnie tą wysokoestrowość, ten funk. Rumy jamajskie nie bez kozery nazywane są takim jamajskim Laphroaigiem, więc no, tak jak Laphroaig w świecie whisky ma swój specyficzny charakter, tak samo jamajskie rumy w świecie rumów mają swój specyficzny charakter. Za ten specyficzny charakter ja osobiście rumy z Jamajki kocham. Moi drodzy widzowie, jeżeli mieliście możliwość próbować ten rum, być może mieszkacie w Wielkiej Brytanii i ten rum już próbowaliście, dajcie znać w komentarzu. Bardzo Was o to proszę. To wideo taka bardziej ciekawostka, natomiast myślę, że jeżeli ktoś będzie miał możliwość nabyć czy spróbować, serdecznie zachęcam. Ode mnie to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i widzimy się niebawem. Do następnego.